It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek z wyjazdu tutaj do Arizony, to wiecie, że właśnie zmierzamy na dno Grand Canyonu. Zajmie nam to około 4 godzin, także postaram się wam pokazać sporo widoków po drodze. Jeżeli uda nam się trafić na zachód słońca, żebyśmy byli już na dole, no to pokażę wam również zachód słońca. Ostrzeżenie, żeby uważać właśnie na ludzi wymiotujących na szlaku, że tutaj można ich właśnie znaleźć, dziko występujących. A tak poważnie, to macie tutaj małą informację o znakach właśnie odwodnienia. Przed chwilą właśnie rozmawialiśmy z Jovaną, że jutro wracając na samą górę, tak naprawdę nigdzie się nie śpieszymy, więc nie musimy tego szlaku robić w pośpiechu, no bo to jest jednak gwałtowne podejście, prawie 5000 stóp w dosyć konkretnym upale, 41 stopni. I Jovana mówi, że czyli możemy robić przerwy na płacz, bo mówi, ja będę płakała wracając tutaj pod górę. Wiecie, ona nie jest jakoś super doświadczona z takimi hajkami, ale no porywa się naprawdę na grube tematy, zwłaszcza na przykład zejście do Grand Canyonu i wejście potem na górę. Mała przerwa na to, żeby popodziwiać widoki. Zobaczcie, jaka ta ściana jest przeogromna i jak fajnie widać tutaj właśnie warstwy w kanionie. Macie tutaj tą jasną skałę odciętą właśnie tym Red Rockiem na dole tutaj. No przepięknie to wygląda. A my dalej zmierzamy na dół. Mamy już za sobą całą milę i zajęło nam to lekko ponad 13 minut. Idziemy dalej, ale chcę wam coś pokazać, więc będę mówił troszeczkę ciszej, bo spotkaliśmy na szlaku rama z ogromnymi rogami. Widzicie, biegnie tam. Zaraz pewnie będzie chciał zawrócić, bo idą ludzie z tamtej strony, ale jest przeogromny. Stoi sobie tam właśnie kozica górska, tak zwany ram z ogromnymi rogami. Jeżeli zastanawialiście się właśnie, skąd Dodge wziął pomysł na swoje logo, no to jest tutaj. Like the Dodge logo? Yeah, that's where they got the idea. From those mountain goats. Kogo tutaj mamy? Hi. Ogromne ma te rogi. Nie chciałbym, żeby nam nie ruszył, więc uciekam i zostawiam go w spokoju. Właśnie sobie policzyłem i jeżeli utrzymamy takie tempo, czyli ponad 1,5 mili na każde 30 minut, to niestety nie zdążymy przed zachodem słońca dojść do rzeki Colorado. Niestety braknie nam czasu, dosłownie 30-40 minut. Ostatnie 1,5 mili prawdopodobnie będziemy szli już po zmroku.
Dotarliśmy właśnie do trzeciej mili szlaku. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest tutaj telefon, woda i miejsce, gdzie można tak naprawdę odpocząć. Widzicie, tutaj jest taka budka, można się schować przed słońcem, uzupełnić wodę i ruszać dalej. Trzecia mila, więc czas, żeby napić się wody, wypić praktycznie całą butelkę, uzupełnić ją znowu tutaj z tego kraniku i ruszamy dalej. Zajmie nam to jeszcze pewnie z półtorej godziny, żeby dojść do rzeki. Schodzimy coraz niżej do kanionu i pierwsza rzecz, jaką zauważyłem już teraz po przejściu 3,5 mili, że zrobiło się dużo, dużo cieplej. Tam na górze, jak byliśmy, to było chyba 29 stopni na samej górze Grand Canyonu. Na samym dole dzisiaj było 41. No to różnica jest dosyć znacząca. 12 stopni pomiędzy szczytem a temperaturą właśnie przy rzece. Jednak będziemy próbować dotrzeć do rzeki przed zachodem słońca. Nie to, że biegniemy, ale takim truchtem sobie lecimy z góry, więc ogólnie jest nawet wygodniej zbiegać po tych schodach niż schodzić, bo wiecie, to są takie niewymiarowe, wielkie schody, więc jak sobie biegnę, to sobie z nich zeskakuję. No to teraz się zagrzałem. Przebiegliśmy milę, no lekko ponad milę, w bardzo ekspresowym tempie. Robimy małą przerwę i zaraz dojdziemy znowu do takiego płaskiego terenu i znowu się tam przebiegniemy chwilę. Bo tutaj jest niestety za dużo takich schodów i dużych kamieni, na których można się pośliznąć. I ogólnie jak sprawdzałem, ile zajmuje przejście tego szlaku, to nawet na goglach było napisane, że nikt nie pyta, ile zajmuje wracanie na górę z dna Grand Canyonu, bo zobaczcie, ile trzeba się tam wspinać do góry. Bardzo, bardzo wysoko. Jutro to będzie naprawdę niesamowite wyzwanie dla nas. Spójrzcie, jak się w ogóle zmienił klimat tutaj na dole kanionu. Znaczy, no, nie jesteśmy jeszcze na samym dole. Jesteśmy gdzieś tak w połowie wysokości, może w tym momencie, może lekko ponad połowę. I jest pełno kaktusów, drzew. Tutaj płynął strumyk, ale on jest, wiecie, taki sezonowy w zimie. No jest ogólnie bardzo ładnie. No i mijamy właśnie pierwszy campground, który nazywa się Indian Campground. Tutaj jest właśnie wejście. Tak to wygląda. Nie będziemy tam zachodzić, bo goni nas czas, ale możecie sobie zobaczyć. O, widzicie, tutaj ktoś namiot ma. Spoko ogólnie to wygląda. Otoczony kaktusami. Macie takie daszki, pełno drzew. Schowki na jedzenie, żeby ukryć się właśnie przed niedźwiedziami. Tam oświetlony szczyt Grand Canyonu. Już nam czas ucieka, coraz mniej naprawdę zostało tego światła dziennego, ale staramy się. Lecimy jak burza. Na, but we're making progress. Godzina 18, a tutaj na dole Grand Canyonu jest 90 stopni. Akurat przy jakby miejscu, gdzie szlak się rozdziela, Phantom Ranch i Plateau Point, 1,5 mili. No, naprawdę, czuć tą temperaturę. Sarna. Ej. Look. Prawie przebiegliśmy i nie zauważyliśmy sarny, ale jaja. Deep down, I probably knew that. Think
Wspaniałe jest to, jak zmienia się klimat w ogóle cały czas, jak idziemy. Przed chwilą byliśmy w tym Indian Garden, gdzie było pole kempingowe i tam było tak na maksa zielono, dużo drzew. I tutaj już wyszliśmy tak około 20 minut z tego pola kempingowego i zobaczcie, zaczęły się znowu takie skały dookoła nas. Tam widzicie nawet szczyt Grand Canyonu i po mojej lewej stronie płynie rzeczka. A tak to wygląda teraz przede mną, zobaczcie. Lecimy sobie takim jakby taką krawędzią klifu po płaskiej skale i tutaj na dole płynie rzeka, ale to super wygląda naprawdę. No i sam tutaj ten kanion taki malutki. Rewelacja po prostu, ale czuć temperaturę od tych skał. Naprawdę są nagrzane na maksa. A tutaj jeszcze jeden strumyk, zobaczcie. Super to wygląda, naprawdę. That feels great, right? Yeah, I want to swim in it. Not yet. 1.5 mile left. Spójrzcie na to, jaki mamy teraz przepiękny widok. Naprawdę, kurde. No takich rzeczy nie da się kupić. Wspomnienie na całe życie tak naprawdę. Przejście tego szlaku. Szkoda, że nie udało nam się tutaj dojść przed zachodem słońca, bo wtedy te góry by były pięknie oświetlone przez słońce. No, ale trudno. Będziemy wracać rano, to będziemy mieli z kolei widok na drugą stronę pięknie oświetlonych gór. Ale i tak, no muszę wam powiedzieć, że Grand Canyon dalej nas zaskakuje. Przeszliśmy już 6 mil, czyli zostało nam 1,5 mili do rzeki Colorado. Już tak naprawdę niedaleko i nieduże jeszcze właśnie zejście w dół. Około chyba 1500 stóp, jakoś tak. Już powiem wam, że chyba zaraz będziemy tak. Tam już widać daleko rzekę. Rewelacja naprawdę. Should we still have to go down that way? Yeah, but that's the bottom. Pretty much. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you. While you're going on about your simple life, nothing left you think. Znowu biegniemy, bo tracimy światło dzienne w zastraszającym tempie teraz. Słońce już zaszło za kanion. Tak jak widzicie, z ujęcia na ujęcie robi się coraz ciemniej, więc śpieszymy się. Zostało nam 1,2 mili do przejścia. Robi się ogólnie coraz ciemniej i muszę patrzeć pod nogi, gdzie tak naprawdę idę. Więc myślę, że większość tych widoków z tej części właśnie szlaku, powiedziałbym tej najpiękniejszej tak naprawdę, zobaczycie jutro. Znaczy się, to będzie w tym samym odcinku, tylko dla nas będzie jutro w drodze powrotnej właśnie na górę. I no jak będziemy mieli tutaj dużo światła, bo szkoda, żebym wam teraz to pokazywał, jak to nie robi takiego wrażenia. A poza tym kamera GoPro przy takim słabym świetle nie nagrywa za dobrze, więc myślę, że widzimy się już przy rzece, jak będziemy rozbijali namiot.
Jeżeli chodzi o temperaturę rzeki Colorado, no to powiem wam, że jest nawet przyjemna. Na pewno cieplejsza niż polski Bałtyk, ale ja do tej wody nie wchodzę, bo jeżeli nie widzę, co jest tutaj tak naprawdę w tym, no to nie będę tutaj pływał. A poza tym, zobaczcie, macie takie bardzo silne prądy tutaj i takie małe wodospady, więc nie będę się pchał do tej rzeki. Wystarczy mi wsadzić stopy i rękę i jest ok. Dojście tutaj zajęło nam 3 godziny, ale powiem wam, że to były bardzo szybkie 3 godziny, bo jak tylko zaczęło słońce zachodzić, to przyspieszyliśmy niesamowicie, ale siedzieliśmy tutaj właśnie około jeszcze tak godziny 9, zanim poszliśmy spać i widzieliśmy normalnie ludzi idących po szlaku z latarkami, więc moim zdaniem to jest hardcore przejść właśnie ten szlak rim to rim w nocy. Tak wyglądał nasz kemping, namiot już złożony, bo rozłożyliśmy go tutaj. Dlaczego już złożony? Bo uciekamy, moi drodzy. Za chwilę, jak tutaj wyskoczy słońce zza tych gór, to tutaj zacznie się piekarnik, właśnie taki 40 stopni, więc staramy się wejść już tutaj w ten kanion, tam akurat Jovana siedzi, zanim wzejdzie słońce i zacznie go tam przypiekać, bo wtedy po prostu hike będzie niemiłosiernie nieprzyjemny. No i oprócz tego jeszcze mieliśmy tutaj plażę, no ale przyszliśmy w nocy, więc tak naprawdę nie widzieliśmy, jak to miejsce wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Tak jak widzicie, tam słońce już przypieka na tych górach, więc czas uciekać. Zbieram swój plecak i lecimy. Nie ukrywam tego, że spędzenie właśnie nocy na dnie Grand Canyonu było na moim bucket list i cieszę się, że udało się to właśnie zrobić w tym roku. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić właśnie tutaj w tym jakby obszarze. Jest to właśnie spłynięcie w dół rzeki Colorado przez Grand Canyon, ale żeby to zrobić, do tego są potrzebne licencje i pozwolenia, więc będę się musiał tym zająć i pewnie spróbuję się podjąć tego w przyszłym roku. How was the night? Hot. Very hot. Cold. And cold at the same time. Yes. It was good though. You like the area? Yeah. Yeah, beautiful. W momencie, kiedy doszliśmy właśnie tutaj do tej plaży, było niesamowicie gorąco. Te wszystkie kamienie przy rzece były po prostu tak gorące, że pierwsze 2 godziny w namiocie to była istna katorga. A potem, już tak koło 3 w nocy, znowu było zimno. Zobaczcie, tam jest plaża, na której byliśmy. Tam są łazienki. A tutaj macie taki safe house z telefonem awaryjnym. Jeżeli byście potrzebowali pomocy, to można zadzwonić. Są tu pojemniki właśnie z awaryjnym jedzeniem również. Więc wszystko jest przygotowane pod turystów, bo ten szlak jest niesamowicie wymagający. Uzupełniliśmy tutaj zapasy wody, bo następne miejsce, gdzie dopiero będziemy mogli uzupełnić wodę, to jest Indian Camp, który znajduje się około 2 mil stąd, właśnie z tej plaży. I to jest 2 mile pod górę tak naprawdę, więc wiem, że na pewno wypijemy dużo tej wody. Ze względu na to, że wczoraj idąc w dół, trochę oszczędzaliśmy swoje płyny. To co widzicie, to jest taki specjalny ręcznik chłodzący. Jovana znalazła to na Amazonie i powiem wam, że to naprawdę działa. Wystarczy go zmoczyć, potem wycisnąć trochę wody, wsadzić do tego pojemnika i w momentach, kiedy jest wam naprawdę gorąco, wystarczy, że sobie to położycie na karku albo na głowie i no, czuć ulgę. Ogólnie to mamy bardzo, bardzo spokojne tempo. Idziemy sobie powolutku, nie staramy się tutaj zrobić jakiegoś dobrego czasu. Staramy się dojść bez nienawidzenia tego hajku.
bo niestety powrót tutaj zawsze jest najcięższy. 5000 stóp podejścia w konkretnym upale w bardzo suchym klimacie, więc nie ma się co śpieszyć. Zobaczymy, ile to zajmie. Widzicie tutaj ten szczyt? To nawet nie jest szczyt Grand Canyonu. Jedna rzecz, której się nauczyłem właśnie na takich szlakach w ekstremalnych warunkach, wiecie, gdzie macie naprawdę gorąco, bardzo długi dystans do przejścia albo wejść bardzo wysoko, to rzecz, której się nauczyłem przez te lata, to jest to, żeby po prostu nie myśleć o tym, że o kurde, muszę wejść na to, jeszcze mi tyle zostało. Moim zdaniem pokonywanie właśnie takich szlaków w ekstremalnych warunkach to połowa sukcesu jest właśnie tutaj, żeby nie dać sobie dopuścić do głowy tego, że macie bardzo długi dystans do przejścia albo musicie bardzo wysoko wejść. Dlatego najlepiej po prostu myśleć o czymś innym. Ja w tym momencie wymyślam sobie jakieś fajne jedzenie w nagrodę za ten hike. Spójrzcie na ten przepiękny widok. Wczoraj niestety nie byłem w stanie wam go pokazać, bo jak dotarliśmy tutaj, no to już było ciemno. A zobaczcie, ile jeszcze mieliśmy drogi przed sobą. Tutaj około 25 zakrętów w dół i potem ostatnie 0,7 mili prawie takim płaskim terenem aż do rzeki, która znajduje się tam, w tamtym rogu. Znaczy jeszcze niżej trochę. Dosyć dobre tempo. Patrzyłem na apce, przeszliśmy już prawie 2 mile w niecałą godzinę, więc jak na razie jest spoko. Troszeczkę będzie ciężej przy tej ostatniej części, gdzie są wszystkie te zygzaki, które mogliście zobaczyć na początku właśnie tego filmu. Chciałem wam ogólnie powiedzieć jeszcze jedną historię z wczoraj. Rozbiliśmy namiot i mam taką małą żarówkę, którą się wiesza w środku w namiocie, żeby mieć światło. I nawet jej nie zawiesiłem w środku, tylko położyłem ją na namiocie z zewnętrznej strony. No i siedzieliśmy sobie, zrobiliśmy jedzenie, wypiliśmy trochę wody, wchodzimy do namiotu, a tam w namiocie po prostu plaga robactwa. Malutkich takich muszek, malusieńkich takich komarów, wiecie, takich dopiero co narodzonych. W tym namiocie. One przeszły przez te dziurki w siatce. Ja po prostu w to nie dowierzałem. No ale później spędziłem prawie 35 minut wybijając wszystko w namiocie. I to jeszcze miałem zamknięty namiot, wiecie, nakryłem tą siatkę, zakryłem drzwi, żeby już nic nie wlatywało, zapaliłem światło i czekałem, jak się zbliżały właśnie do światła i je wszystkie po prostu wykańczałem tam wtedy. Piłem sobie wodę ze strumyka i wiem, że zaraz ktoś mi napisze, żebym nigdy nie pił wody ze strumyka, nawet używając takiego filtra jak ten. A ja wam powiem tak, mam znajomego, który zrobił szlak rim to rim w Grand Canyonie
bez żadnego sprzętu i bez nawet jednej butelki wody ani filtra. Gdzie doszedł, gdzie była jakaś woda, tak jak tutaj jest na przykład strumyk, to po prostu pił prosto z tego strumienia i szedł dalej. Bo takich właśnie strumyków tutaj w Grand Canyonie jest dosyć sporo. On pił nawet wodę z rzeki Colorado. To takie mleko, które wam wcześniej pokazałem. I żyje i nic mu nie było. Więc jeżeli ja się napiję wody ze strumyka, używając tego filtra, to chyba też przeżyję. Także miejmy nadzieję. Na pewno w przyszłym roku, niestety już nie w tym roku, bo ten rok mam mniej więcej cały zaplanowany, jeżeli chodzi o takie większe wyprawy, ale w przyszłym roku chcę zrobić ten szlak rim to rim, czyli z south przejść sobie na north albo z north na south. I chciałbym to zrobić za jednym razem, czyli wyjść bardzo wcześnie rano i iść cały dzień i dojść tam w nocy. Albo zrobić nocleg może przy rzece i podzielić sobie to na dwa dni, ale jest to na mojej liście. Chciałbym to zrobić. No i tak, jesteśmy kilkadziesiąt metrów od Indian Camp. Przeszliśmy już 3 mile w półtorej godziny. Zaskakująco, bardzo dobry czas moim zdaniem na wracanie jakby pod górę. Jedna mila na każde pół godziny. Jeżeli utrzymamy takie tempo, no to myślę, że cały szlak zrobimy no tak w 4 godziny, bo ostatnia część jest najgorsza ze względu na te ostre podejścia i schody. Myślę, że tak realnie 4-4,5 godzinki. Także fajnie, no polecam ogólnie przejść się tym szlakiem, jeżeli będziecie mieli okazję. Tylko pamiętajcie, jeżeli chcecie nocować właśnie w Grand Canyonie, musicie złożyć aplikację o przepustkę na spanie w namiocie właśnie w środku Grand Canyonu. Zobaczcie, jak fajnie drzewo wyrosło tutaj z pomiędzy skał. Super. No i zaczynają się tablice informacyjne o tym obozie tutaj. Zobaczcie sobie. Macie zaznaczone, gdzie jesteście. Tutaj. Tutaj jest cały obóz. Jest woda, łazienka. Kolejna tablica informacyjna. Tutaj macie stoliki, gdzie można sobie rozłożyć. Na przykład jest telefon awaryjny. Jest strażnik zawsze tutaj w ciągu dnia. I jest też apteczka. Także bardzo fajnie to jest w ogóle wszystko zorganizowane. Jowana się już rozłożyła. Mówię, żebyśmy usiedli tam obok wody. To będziemy mogli wypić i uzupełnić wodę. A tutaj w ogóle już jest ten termometr, który wcześniej widzieliście. Na początku odcinka było 90. Teraz mamy ile? 78, coś takiego. Więc no robi się cieplutko, ale mamy zamiar wyjść z kanionu, zanim dojdzie tutaj do setki. Ale super to wygląda. Rewelacja, no. Ale jak wszystkie nauczone już robienia tego szlaku. Super.
Mały postój zaliczony, mijamy właśnie Indian Camp, tutaj za mną 3,5 mili zrobione, przed nami jeszcze 4,1 i tak naprawdę zobaczcie, za mną największe podejście, bo musimy się znaleźć tam na górze. Mijają nas właśnie osiołki, zobaczcie. Morning, how's it going? How are you doing today? Pretty good. Excellent, excellent. You'll have a good hike? Yeah, enjoying it. Zaczęliśmy właśnie finalne podejście. Zobaczcie, ile już wysokości po prostu zrobiliśmy. Byliśmy tam daleko, głęboko w kanionie. I teraz zbliżamy się do kolejnego takiego safe house'u, który jest znacznikiem na 3 mili szlaku, jeżeli zaczynacie tutaj na południowej części. Odpoczniemy tam chwilę, może coś zjemy i ruszamy pod górę. I te ostatnie 3 mile, no to będzie właśnie coś takiego jak tutaj, czyli cały czas pod górę zygzakiem. No, myślę, że nie będzie aż tak źle. Mamy dobry czas jak na razie i wyszliśmy wystarczająco wcześnie, więc nie powinniśmy być na tej końcówce w pełnym słońcu, więc spoko. A zobaczcie tutaj akurat, nie wiem czy zobaczycie, bo słońce tak pada w tym kierunku trochę. Strażnicy prowadzą osły właśnie z jakimiś bagażami. Tam gdzieś w Grand Canyonie jest właśnie taki mały lodge, w którym się można zatrzymać, więc pewnie zapasy do tego jakby hoteliku. Ale spoko to wygląda naprawdę. Morning. Coś czuję, że dawno nic nie nagrywałem. Tak idziemy w sumie teraz już w ciszy, skupieni na tych schodach tak naprawdę. Jesteśmy już przy znaczniku 3 mil do końca szlaku. Zobaczcie, tutaj jest ten safe house. Odpoczniemy tutaj 10-15 minut i ruszamy dalej. Z tego punktu myślę, że zajmie nam to jeszcze 1,5 godzinki, żeby dojść właśnie do parkingu. Powiem wam, że już nie mogę się doczekać, żeby właśnie zjeść coś takiego naprawdę potężnego. Właśnie jakąś pizzę, albo coś takiego mi się marzy w tym momencie. Zostało nam 26 takich zawijasów tutaj
pod górę i będziemy na miejscu. Końcówka, moi drodzy, jak zawsze jest najcięższa. Przed nami jeszcze tak 2 godzinki hajku. Wychodzimy powoli z tej czerwonej strefy już. Została nam ostatnia mila. Powiem wam, że już jestem padnięty. Coraz bardziej czuję na pewno wagę swojego plecaka i ogólnie wykończenie organizmu. Ale cały czas jestem tak naprawdę skupiony na tej nagrodzie. Oops. What did I do? Oh my God. You broke it. I was closing it while I was filling. Przed nami tak naprawdę końcówka tego szlaku. Tak jak widzicie, ostatnie kilka zawijasów tam. Nieważne jak zmęczeni jesteśmy, to za każdym razem, kiedy mamy właśnie okazję spojrzeć na ten przepiękny widok, to się zatrzymujemy, żeby po prostu poświęcić chociaż kilka sekund, popatrzeć w głąb kanionu i szlak właśnie, z którego przyszliśmy, bo widać go tam na dole. Słuchajcie, tutaj gdzie zaczęliśmy wczorajszy odcinek, tutaj też go skończymy. To była niesamowita wyprawa. Cieszę się, że udało się nam spędzić noc właśnie w Grand Canyonie. Było to moje marzenie od bardzo, bardzo dawna, więc jestem niesamowicie podekscytowany, że to zrobiliśmy. Wejście tutaj na szczyt z powrotem, muszę wam powiedzieć, jeden z trudniejszych szlaków, jakie zrobiłem. Pod względem po prostu odległości, wysokości i temperatury, w jakiej po prostu musicie tutaj wchodzić. Ale dobra, już nie przedłużam, bo ten film i tak już jest pewnie za długi. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to chociaż łapkę dla Jovany zostawcie, bo ona też właśnie sprawdza, czyta wasze komentarze. No i co? Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!